Pękające pięty to częsty problem, który łatwo można ukryć zimą, ale latem już gorzej. Dlatego dzisiaj pokażę naturalny przepis na to, jak odżywić i nawilżyć właśnie skórę na piętach. Przygotuję dzisiaj dla Was macerat z kozieradki oraz napar. Na naszym kanale kozieradka z pewnością króluje. Zazwyczaj pomaga nam przy różnych problemach z włosami, ale jak widzicie, może także posłużyć przy pielęgnacji skóry na piętach. Pierwszy przepis, który dla Was zrobię, to napar z kozieradki. Czego będziemy potrzebować? Przede wszystkim 2 łyżki zmielonych nasion kozieradki. Zalewamy wrzątkiem bądź gorącym mlekiem i pozostawiamy pod przykryciem na 20-30 minut. Julia przygotowała dla Was napar z kozieradką, a ja pokażę, jak stosować. Co potrzebujemy? Oczywiście napar z kozieradki, ciepłą wodę oraz miskę. Wlewamy ciepłą wodę do miski. Następnie wlewam nasz napar z kozieradką i z nasionkami do tej samej miseczki. No to kochani, moczymy nasze stópki. Moczymy nasze stópki 20 minut i uwierzcie mi, po tych 20 minutach Wasze pięty będą super zregenerowane i odżywione. A jeśli nie masz czasu i nie masz kozieradki w domu, możesz użyć naszych cudownych ziół do kąpieli do skóry suchej. Wsypujemy nasze zioła do woreczka, jakieś 2 łyżki. Woreczek wrzucamy do miski i zalewamy litrem wrzącej wody. Czekamy 20 minut, aż nam się nasze ziółka zaparzą i po tych 20 minutach, jak woda ostygnie, moczymy nasze stópki. Ale oprócz suszonych ziół do kąpieli mamy również hydrolat. Jak go użyć? Wlewamy do miski ciepłą wodę, następnie do tej ciepłej wody dolewamy 50 ml hydrolatu z aloesu, moczymy nasze stópki 15 minut, po tym czasie wyjmujemy nasze stopy i osuszamy ręcznikiem. Po kąpieli stóp użyję kremu do rąk. Mimo tego, że jest do rąk, możecie go użyć również do pięt, gdyż super się sprawdzi na właśnie pękające pięty, ale też do ciała, czyli jeżeli macie na przykład po opalaniu przesuszoną skórę na nogach, też możecie sobie posmarować i zobaczycie, jak odżywi i nawilży Waszą skórę. A drugi przepis to super prosty macerat z kozieradki. Jedną część zmielonych nasion kozieradki zalewamy 5 częściami oleju z lnianki. Pozostawiamy to na 7-14 dni w chłodnym miejscu. Po tym czasie robimy okłady. Jula przygotowała dla Was macerat olejowy z kozieradką, a ja Wam pokażę, jak stosować. Mamy gaziki, mamy macerat olejowy, wylewamy nasz macerat na gazę, przykładamy do naszej pękającej pięty, aby mieć widoczne efekty, powtarzaj tę czynność 2-3 razy w tygodniu. Jak widzicie, są naturalne sposoby, które mogą pomóc przy pękających piętach, ale także hydrolat, gotowy aloesowy produkt lub nasz krem do rąk, który także może służyć do kremowania się po całym ciele, a także po piętach, oraz zioła do kąpieli, które użyłyśmy też w trakcie tego filmiku i dzięki nim Wasza skóra, w szczególności właśnie też na piętach, bo na nich się dzisiaj skupiamy, będzie nawilżona, odżywiona i jaka jest Twoja mięciutka? Mięciutko, oczywiście. Słuchajcie kochani, jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, to zachęcamy Was koniecznie. Będziecie na bieżąco z naszymi naturalnymi sposobami, jak pielęgnować właśnie naszą skórę, czy pięt, czy twarzy. Jeśli nie widzieliście naszych wcześniejszych filmików z użyciem właśnie kozieradki, to zachęcamy do obejrzenia, ale również zapraszamy Was serdecznie na nasze wszelkie kanały social mediowe, czyli Instagram, TikTok, YouTube, a także Facebook, chociaż na YouTubie właśnie już się widzimy. Także do zobaczenia, słuchajcie, w następnym odcinku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i zapraszamy na stronę www.kosmetykidla.pl.